To słowo pocieszać jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ wydaje mi się, że Pan chce nas także pocieszyć. Często jesteśmy obligowani, zachęcani na wszystkie możliwe sposoby, żebyśmy pocieszali innych, a bardzo rzadko doświadczamy jakiejś zachęty, dobrego słowa, pociechy. My jako kapłani często zostajemy sami, najczęściej poddani krytyce i ukazuje się nam, jak nie dociągamy do tego ideału, który żeśmy przyjęli. To wszystko prawda, nie dociągamy i wiele słów krytyki jest słusznych, ale także ta pociecha, którą powinniśmy otrzymać, jest nam potrzebna. Tą pociechę daje nam dobry parafianin, dobry, życzliwy, który kocha Boga i widzi nasz trud, nasze zmagania. Często nasz współbrat albo ktoś z ludzi Kościoła, ale oczywiście najbardziej powinniśmy szukać tej pociechy od tego, który jest nazwany pocieszycielem, od Jezusa i Jego Ducha Świętego, Ducha Pocieszyciela. Tą pociechę odnajdziemy, gdy zatrzymamy się przy Nim, gdy otworzymy przed Nim swoje serce, gdy powiemy o stanie naszej duszy na modlitwie. Ludzie, jeżeli pocieszą, jeżeli znajdą w nas jakieś dobro, chwała Panu i bardzo jesteśmy im wdzięczni na pewno. Każdy znak jest takim znakiem podtrzymania. A żeby wytrwać na tej nieprostej drodze naszego kapłaństwa, ale nie zawsze jest ta łaska nam dana. Często służysz oddanie i wiernie Panu, wykładasz się na ile możesz, ale nie otrzymasz tego słowa pocieszenia, zachęty. No, Pan tak też dopuszcza, żebyśmy być może właśnie w ten sposób oczyścili nasze intencje. Dlaczego Mu służymy i zwrócili się jeszcze bardziej do Niego, który jest źródłem wszelkiej pociechy. Umocnieni tą pociechą Ducha Świętego, możemy wtedy pocieszać w strapieniach tych, którzy ich tak bardzo potrzebują. Jeżeli nie znajdziemy tej pociechy u Jezusa, jeżeli nie da nam rozumienia Duch Święty, to wtedy ta nasza pociecha będzie kierowana do ludzi, taka bardzo może ubrana w piękne słowa, ale nie będzie pocieszała. Będą to słowa, ale serca nie dotkną, ponieważ tą prawdziwą pociechę może nam dać tylko Duch Pański, którego czerpiemy w każdej Eucharystii, w każdej mszy świętej, w każdej godzinie, w każdej, gdy modlimy się na adoracji. A więc silni będziemy pociechą, którą nas Pan pociesza. W ostatnim czasie bardzo dotknęło mnie słowo zapisane w księdze proroka Ezdrasza, w księdze proroka Ageusza, przepraszam, o odbudowie świątyni w Jerozolimie.
i postanowiłem tym słowem się z wami podzielić. Niedawno chyba czytaliśmy to słowo w liturgii, jakiś miesiąc temu. Księga Ageusza, rozdział pierwszy. W drugim roku rządów króla Dariusza było słowo przez proroka Ageusza do Zorobabela i do arcykapłana Józuego. Chciałbym w tym miejscu słowo wyjaśnienia. Wrócili już z Babilonii. Naród tam wysiedlony przez Nabuchodonozora doświadczył wielkiej łaski i wrócił już do ziemi ojczystej z misją odbudowania świątyni. Ale po powrocie do ziemi obiecanej z Babilonii przechodzi czas, a świątynia się nie odbudowuje. Znajdują się różne przyczyny, bardzo ważne, i dzieło stoi w miejscu. Wtedy Pan pobudza proroka Ageusza, ażeby zwrócił się do tych, którzy powrócili ze słowami: jeszcze nie nadszedł czas, mówicie, aby odbudowywać dom pański. A Pan jednak uważa inaczej. Siódmy wiersz. Wyjdźcie w góry i sprowadźcie drewno, a budujcie ten dom, bym sobie w nim upodobał i doznał czci. Bogu zależy na tym, ażeby był odbudowany żeby została odbudowana jego świątynia. Zniechęcenie, które ogarnęło ludzi, skoncentrowanie na własnych potrzebach, żeby się jakoś urządzić na nowym miejscu, po powrocie na tyle stało się przeszkodą dla odbudowy świątyni, że aż potrzebna była ingerencja Pana, który przez proroka przypomina, co jest ważne naprawdę dla Boga. Wyszli z Babilonii suchą ręką, bez powstania, praktycznie myślenie jeszcze kilka lat wcześniej o tym, że zostaną uwolnieni, że wrócą do ziemi obiecanej, było niemożliwe. Ale Bóg zrobił cud, tak można powiedzieć, bo jak czytamy w Księdze Ezdrasza, pobudził Pan ducha króla Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku jego panowania. A ten obwieścił, tak mówi Cyrus, król perski: wszystkie państwa dał mi Pan Bóg niebios i On mi rozkazał zbudować mu dom w Jerozolimie i w Judzie. Zatem naczelnicy rodów i właśnie On mi rozkazał zbudować mu dom w Jerozolimie. I dlatego On wydaje dekret, ażeby wyruszyli wszyscy ci, którzy mogą, i żeby podjęli się tego dzieła. Dotknęło mnie w tym słowie to, że chram jest, ta świątynia jest zniszczona w Palestynie, daleko od ziemi Babilonu. I to nie ludzie myślą o odbudowie tej świątyni. Nie kapłani myślą o odbudowie, a Pan sam pragnie, żeby jego świątynia była odbudowana. I On pobudza pogańskiego króla
I ten ma taką świadomość mocną, że mówi, że Pan mu rozkazał odbudować dom w Jerozolimie. Bóg pragnie odbudowania swojej świątyni. Nie ludzie, inicjatywa nie wychodzi od ludzi. To Duch Boży pobudza króla, ażeby zdecydował się odbudować mu świątynię. To Duch Boży pobudza króla, żeby on zachęcił ludzi, by wyruszyli w drogę do swojej ojczystej ziemi, uwolnieni z niewoli praktycznie i rozpoczęli odbudowę. Gdy rozpoczynałem moją posługę kapłańską, nigdy o tym nie myślałem, zawsze byłem przekonany, tak, żyłem w takiej świadomości, że to właśnie ja buduję kościoły, zbieram wspólnotę, ja to robię dla Pana. To słowo mi uświadamia, że to jednak On bardziej tego pragnie i wcześniej tego pragnie Bóg i dlatego pobudza mnie przez Ducha Świętego, ażebym to czynił, ażebym miał podobne do Niego pragnienie. Jemu zależy na Kościele. On pragnie, żeby ten Kościół był odbudowany. Czasami pobudza różnych ludzi do tego dzieła i często ludzi, którzy nie są wierzącymi nawet ludźmi tak głęboko. Przypominam sobie sytuację z Dniepropetrowska, gdy Kościół, może jeszcze ktoś pamięta, tam była walka o Kościół w 2009 roku. Kościół został oddany po długich perypetiach różnych. I Kościół wymagał gruntownego remontu, prawie można powiedzieć całkowitej odnowy, a pieniędzy na moment odbudowy to praktycznie 4000 grzywni, które wtedy było w kieszeni u proboszcza. I powiem, że na odbudowę tego kościoła poszło około 800 tysięcy euro do miliona. I w tym momencie przychodzi do proboszcza, byłem tego świadkiem, mężczyzna, który mówi, że chce pomóc w odbudowie kościoła. No, nauczony doświadczeniem, pytam się, może chciałby jakąś pracę w kościele otrzymać, jakąś robotę wykonać, może z jakimś przedsiębiorcą. On mówi, że nie chce żadnej pracy, po prostu chce pomóc w odbudowie kościoła. No, ale w jaki sposób? Jest pan parafianinem? Nie. Jest pan wierzącym? Nie wiem. Może prawosławnym? Nie wiem, czy jestem wierzącym. No to jaki jest motyw pana odbudowy? No więc on mówi, że przyśnił mu się ojciec świętej pamięci. I mówi, że ojciec mu we śnie powiedział: idź i odbuduj kościół w Dniepropetrowsku. Ja mówię, a może powiedział cerkiew? Nie, powiedział kościół. No i co? No i nie wiem, czy mi ksiądz uwierzy, ale ja mam takie szczere pragnienie, żeby wykonać to słowo, które mi ojciec powiedział we śnie. No, czemu nie? Okazuje się, moi drodzy, że ten pan sponsorował bardzo wielkie roboty, może gdzieś na 300-400 tysięcy euro. Ja tylko pokazywałem, co trzeba zrobić, a on najmował firmę. Ja pokazywałem, co to ma być, a on to wszystko płacił i zajmował się całą robotą. Ja bym sobie tego we śnie nie mógł wymyśleć, ale byłem sam tego świadkiem i wiem, jakie to pieniądze zostały przez niego
oddane. Na koniec jeszcze sam poprosił, koniec odbudowy, że myślę, że w każdym kościele powinny być organy. Nie? Ja myślę, no tak, jak się kończy odbudowa, to i organy powinny być, ale to marzenie ściętej głowy. Mówi, nie, ja chcę zasponsorować. Miał wielką kasę i zasponsorował te organy koncertowe. Po dzisiejszy dzień grają jeszcze, chwała Panu. A więc Pan może pobudzić różnych ludzi do swojego dzieła, ale chodzi teraz o nas. Chodzi o nas. Jeżeli Duch Pański dotknie nas, to wtedy będziesz żył sprawami Kościoła i będziesz odbudowywał jego Kościół. Nie dlatego, że ci kazali, a dlatego, że to jest dom Pana i będziesz o niego dbał jako dom Pana z całą miłością, troskliwością. I nie będzie to dla ciebie ciężar, a będzie to dla ciebie zaszczyt i łaska. Gdy ten dekret został wydany, jest napisane w 5 wierszu: zatem naczelnicy rodów Judy i Beniamina, kapłani i lewici, słowem każdy, którego ducha Bóg pobudził, wybrali się w drogę, aby zbudować dom Pański w Jerozolimie. Wybrali się nie wszyscy, wybrali się tylko ci, których Duch pobudził. Tam było wielu, którzy zostali i nie mieli tego pragnienia powrotu do ojczyzny i odbudowy jerozolimskiej świątyni. A więc to Duch jest tym, który pobudza do sprawy odbudowy Kościoła. Nie chodzi tylko oczywiście teraz w naszym tutaj kontekście o odbudowę takiego czy innego kościoła z kamienia, z cegły. Chodzi też o, mówimy też o odbudowie kościoła, który jest ludem Bożym, ciałem Chrystusa, oblubienicą Jego. Duch pobudzi. Ale jeżeli nie pobudzi serca, to możesz krzyczeć, możesz różne wymyślać akcje. To na chwilkę tylko popracuje, dopóki są emocje, ewentualnie dopóki będziesz mówił tak, jak ludzie tego oczekują, czy dawał im to, co oni pragną, ale Kościół się nie będzie odbudowywał, bo prawdziwa odbudowa Kościoła odbywa się w Duchu. Nikt nie może odnowić Kościoła Bożego, tylko Duch Pański. Przez ludzi, którzy Go przyjmą, którzy się na Niego otworzą i będą z miłością to czynili. Często spotykamy się z krytyką Kościoła i przez ludzi wierzących i kapłanów, czasami te wypowiedzi są bardzo bolesne. Czy ty mówisz w duchu po to, żeby odbudować dom Pański? Czy ty naprawdę mówisz w duchu? Bo jeżeli mówisz w duchu, to Kościół kochasz i będziesz troszczył się o to, żeby on był miejscem, w którym Bóg będzie otrzymywał chwałę i którym upodobał sobie. Jeżeli nie masz Ducha Pańskiego, będziesz mówił bez miłości i twoje słowa, może nawet i słusznej krytyki, będą odbudowywały Kościoła, a będą niszczyły. Jeżeli kochasz, mówisz w duchu, możesz mówić bardzo ostrą prawdę. Ona zawsze będzie uzdrowieńcza i zawsze będzie budowała. Jeżeli
nie myślisz po Bożemu, nie mówisz w duchu, nie ma w tobie miłości do Kościoła, to będzie krytykanstwo, które niszczy i nie odbuduje, nie odnowi Kościoła. Wspominam teraz w tym momencie świętego Franciszka, który mając 25 lat, nagle niespodziewanie dla siebie odnajduje zniszczony kościółek niepodaleko Asyża. Dlaczego nagle niespodziewanie? Ponieważ od dzieciństwa znał ten kościół, przechodził wzdłuż tej drogi, wzdłuż tą drogą obok tego kościoła i nigdy go nie zauważał, że jest zniszczony. Ale właśnie w tym momencie szczególnym w swoim życiu nagle widzi, że to jest dom pański i jak biografowie mówią, Duch Boży go wcisnął, wepchnął go do tego kościoła. Jakby nie on sam wszedł, ale wepchnął. Jak masz Ducha Bożego, to zobaczysz, ten kościół jest w ruinie. Nie masz Ducha Pańskiego, będziesz przechodził i będziesz mówił, no piękny obiekt, albo o, zniszczony, szkoda, ale nie dotknie to twojego serca. Duch pobudzi cię i zobaczysz, że kościół twojego Pana jest w ruinie, że jest zniszczony. Duch wepchnął go do tego kościoła i biografowie mówią, że Franciszek stanął na kolana przed ukrzyżowanym, który był jeszcze gdzieś tam na ścianie zawieszony, taki duży krzyż. I właśnie wtedy Pan przemówił do niego: Franciszku, idź odbuduj mój kościół, ponieważ jest w wielkiej ruinie. I to spotkanie było tak głębokie, tak przeżyte w sercu, mocno, że on rozpoczął to robić. Wstał i rozpoczął to robić, ponieważ przyjął, że to był głos Pana. Głos, który w jego sercu przemówił i on nie miał wątpliwości. Oczywiście miał dużo planów na swoje życie, ale przejął się tym słowem, który usłyszał. Na kolanach się słyszy ukrzyżowanego, który przemawia i który ci odkrywa tajemnicę swojego serca, że jego dom jest zniszczony. Można egzystować w kościele także jako jego sługa. Można wykonywać literę, żeby się nikt nie czepiał i żeby mi dali święty spokój. Ale można też płonąć. Oczywiście będą mówili, że spalasz się, że wyniszczasz się, nie dosypiasz nocy, że narażasz się niepotrzebnie. No, taka jest niestety natura spalania się, ale będziesz płonął. Będziesz płonął nie od tego, że chcesz udowodnić, na co mnie stać, że potrafię coś zorganizować, potrafię rekolekcje poprowadzić, potrafię młodzież festyn zrobić, młodzież zespół jakiś, który zaimponuje przed innymi parafiami profesjonalizmem swoim. Będzie ci chodziło, gdy będzie to od Ducha Bożego, o to, żeby Kościół twojego Pana żył, żeby był odnowiony. Ale wtedy zapłoniesz, gdy zapalisz się od Ducha, który jest ogniem, którego czerpiesz w Najświętszym Sakramencie, ile chcesz, w każdej Eucharystii otrzymujesz. I uwierzysz w takie słowo, które ktoś powie, przyśniło ci się. Ktoś inny powie, uspokój się, siądź se na jednym miejscu, siedź spokojnie, nie wyrywaj się przed szereg, a ty nie będziesz mógł, ponieważ Duch Pana zapalił cię tym ogniem. I to słowo na tyle cię pali, że nie dasz rady inaczej myśleć, inaczej działać.
Prawdopodobnie bardzo wielu z Was doświadczyło tego, gdy podjęło się misyjnej tutaj pomocy w archidiecezji lwowskiej czy w innych miejscach. Przecież było dziesiątki innych podobnych do Was, a Wyście usłyszeli ten głos i mieliście odwagę pójść. To nie było przecież proste, to nie było tylko atrakcja, przygoda, nowy kraj, nowe warunki. Jestem przekonany, że to było coś głębiej. A Wy, którzy dzisiaj podnosicie te ściany, remontujecie, ale także tworzycie wspólnotę i walczycie o każde serce, które i znacie po imieniu te owce i walczycie, żeby nie odeszły, żeby się wzmocniły w wierze. Też nie robicie tego, dlatego że tak Wam po prostu ktoś kazał. Jest to głębokie przekonanie w sercu. To jest głos Pana i nie trzeba się go wstydzić. I warto na ten głos postawić. Franciszek, tak jak w pokera, postawił całe swoje życie, święty Franciszek, na to jedno zdanie. No śmieszne ktoś powie, ale tak, mam 25 lat, całe swoje życie, całą swoją przyszłość postawił na to jedno zdanie. Franciszku, idź odbuduj mój kościół, ponieważ jest w ruinie. Tak jak rozumiał, na tyle sił, na ile miał, zaczął zbierać kamienie, nie wiedział, jak się w ogóle buduje, ponieważ nigdy nie zajmował się tym. Ale rozpoczął wykonywać to słowo. Mógł mieć inne warianty życia, wybrał ten. Myślę, że to jest coś też podobne, właśnie gdy słuchaliśmy głosu, który nas powołał, żebyśmy szli za Jezusem, a żebyśmy poświęcili Mu swoje życie. Przecież mieliśmy różne warianty, a wybraliśmy właśnie ten, czasami śmieszny, czasami nieatrakcyjny w Twoim środowisku. Nikt się być może nie podtrzymał, a być może nawet wprost przeciwnie. Odmawiali, zachęcali Cię, żebyś zostawił tę myśl, a Ty jednak szedłeś. Właśnie, postawić całe swoje życie na jedno zdanie, na jedno słowo. Jezus zaprosił Franciszka, ale i także nas do odbudowy swojego Kościoła. I to było możliwe tylko dlatego, że Duch Święty Cię prowadził. Chociaż być może na moment tego, jak wstępowałeś w seminarium, czy później decydowałeś się przyjąć kapłaństwo, nie odczuwałeś go aż tak bardzo, ale zapewniam Cię, że jeżeli zrobiłeś to szczerze, z miłości do Jezusa, to właśnie On zapalił Twoje serce. Pod wpływem różnych trudności, różnych zniechęceń, które upadków, może ten duch nie mieć możliwości działania w nas. Na pewno Pan wzywa, tak jak Tymoteusza wezwał, żeby Paweł, przypominam Ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w Tobie przez nałożenie rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwego myślenia. Więc odnowić na nowo. Nasze życie może odnowić tylko Jezus, dając nam znowu Ducha Świętego, którego przecież mamy, tylko ta łaska odnowienia polega na tym, żebyśmy pozwolili znowu zapłonąć Duchowi Świętemu w nas. Żebyśmy się nie bali, żebyśmy odrzucili zniechęcenie, żebyśmy się zabrali do odnowy świątyni, żebyśmy wyszli w góry. Wyjdźcie w góry. Wyjdźcie w góry. To też właśnie. Wyjdź
Skieruj wzrok na tego, który jest w górze. Wyjdź w ciszę, ażeby go na nowo mógł usłyszeć i znowu, żeby on cię mógł przekonać, że ja cię powołałem, ja cię zaprosiłem, ja cię będę umacniał, ja odnowię w tobie ten poryw serca, który był wtedy i dam ci moją miłość. I ja ci za wszystko wystarczę. Świątynia jest zawsze Pana, Kościół jest zawsze Pana i gdy odnawiamy Jego dom, my nigdy nie możemy zapomnieć, że to jest jednak zawsze Jego dom. I On to przez nas także robi. Gdy sobie uświadomicie często, bracia, jaki wielki trud był przez was dany, żeby zorganizować jakąś wspólnotę, odnowić parafię, w ogóle zorganizować parafię, odbudować z zera Kościół, po jakimś tam czasie patrzycie do tyłu i zastanawiacie się, no wtedy, gdy było poświęcenie, wtedy, gdy był sukces duszpasterski, wydawało mi się, że dużo tam pracy włożyłem i jakoś tak, no, udało się. A teraz coraz więcej widzisz, że ja przecież nie miałem ani tych umiejętności, ani nie miałem takiej siły. Kim ja byłem, że takie dzieło mogło powstać? I uświadamiasz sobie, że to On to robił. On odbudowywał, On budował, On tworzył, On organizował. A więc coraz bardziej zaczynasz widzieć Jego rękę. A więc byłeś zaproszony do tego dzieła. Włożyłeś tyle, ile umiałeś, jak mogłeś. Twoje zero plus grzech. Ale on dopisał tą jedynkę i powstało dzieło. On to zrobił, On uczynił. On odbudował. Jemu chwała. I wtedy stajesz w pozycji pokornego sługi, który mówił, kim ja jestem przed Tobą. Czy proch może takie dzieło odnowić? Czy proch może tą wspólnotę zorganizować, prowadzić tak wspaniale tą parafię? To Ty, Panie, to robisz. I będziesz Mu oddawał chwałę. I nie nam, Panie, nie nam, ale Twojemu imieniu niech będzie chwała. Nabierz ducha, Zorobabelu, pisze w drugim rozdziale Ageusz. Nabierz ducha do pracy, bo ja jestem z Tobą, zgodnie z przymierzem. Duch mój stale przebywa pośród was. Nie lękaj się, nie lękajcie się. To są słowa, które prorok mówi do tych, którzy mieli misję, ale tą misję w jakimś momencie odłożyli na bok, ponieważ wydawało się im, że mają coś ważniejszego do zrobienia. Pan mówi, nie bójcie się, nie bój się. Przymierze jest aktualne. To, co się stało w moment, gdy przyjmowałeś kapłaństwo, sakrament kapłaństwa, aktualne. Ja jestem z Tobą. Będę Cię umacniał. Podejmij trud. Wyjdź w góry. I wykonaj to, co Ci kładę na serce, jak Twoją misję, bo mój Kościół potrzebuje odnowy. W naszej sytuacji 30 lat temu wiadomo było, że odnowy potrzebuje Kościół, ponieważ świątynie były zamknięte, w parafie były rozwalone. Ledwo można było pozbierać cokolwiek po tych czasach prześladowań i Związku Radzieckiego panowania. A teraz
po tych 30 latach inna sytuacja Kościoła i być może już w takim pięknym jak tutaj Kościele możemy się spotykać odnowionym, ale odnowa Kościoła jest potrzebna cały czas. Nie chodzi o ściany. Wiadomo, że coś się zawsze będzie psuło i trzeba będzie remontować nowe inicjatywy. Właśnie, ale odnowa Kościoła, ponieważ Kościół codziennie potrzebuje odnowy i Duch Pański jest nam dany i pragnie Pana, żebyśmy mogli z nowym zapałem, z nową gorliwością, zgodnie z Jego Słowem odbudowywać. Nawet jak teraz działasz, bo tak usłyszałeś w sercu, wydaje ci się, że to jest mało efektywne, ale wiesz, że ci Pan to w serce powiedział. Idź za tym, nie bój się. Może będziesz krytykowany, może będą ci kłody pod nogi rzucać i będą ci nawet będą ci obwiniać za nieszczerość, za wmawiać ci, że masz egoistyczne jakieś pobudki. Idź za tym, nie bój się, nie lękaj się, jeżeli ci Pan takie słowo na serce położył. Jeżeli zbadasz, że masz czyste intencje, że chcesz to robić z miłości do Jezusa, do Jego Kościoła, nie bój się. To wszystko Pan będzie podtrzymywał i w tym miejscu być może nawet nie zobaczysz szybko efektu, ale będzie Jego chwała. Będzie Jego chwała. Na zakończenie chciałbym Wam przeczytać świadectwo Raniera Cantalamessy, naszego kapucyna, który on, które on złożył na początku swojego posługiwania jako kaznodziei domu papieskiego. On mówi tak. W dniu, w którym przełożony generalny pozwolił mi zakończyć nauczanie na Uniwersytecie Katolickim, on był profesorem w Mediolanie, patrologii, abym w pełni mógł poświęcić się kaznodziejstwu, ponieważ otrzymał takie natchnienie, żeby zostawić nauczanie, a rozpocząć przepowiadanie Słowa Bożego. Zwrócił się do przełożonego. Przełożony powiedział, zgoda, zostaw, możesz przepowiadać. I właśnie w tym dniu w liturgii godzin było właśnie to proroctwo Ageusza, czyli to proroctwo, o którym teraz mówiłem. Po odmówieniu brewiarza przyszedłem do Bazyliki Świętego Piotra. Chciałem poprosić apostoła, aby pobłogosławił moją nową posługę. W pewnej chwili, kiedy byłem na placu Świętego Piotra, to słowo odezwało się we mnie z wielką mocą. Zwróciłem się do papieskiego okna w Pałacu Apostolskim i będąc na placu, sam jeden w deszczowy wieczór, krzyczałem, mówiłem na głos, odwagi Janie Pawle II, odwagi kardynałowie, biskupi i cały ludu Kościoła i do pracy, bo ja jestem z wami, mówi Pan. Łatwo było mi to mówić, bo padał deszcz i nie było tam nikogo. Dopiero kilka miesięcy później, w 1980 roku, zostałem mianowany kaznodzieją domu papieskiego i znalazłem się w obecności papieża, by zainicjować pierwsze rozważanie na Wielki Post. To słowo znów we mnie rozbrzmiewało, nie jak cytat czy wspomnienie, lecz jako słowo żywe na tę chwilę. Opowiedziałem więc o tym, co robiłem wtedy na placu Świętego Piotra, a potem zwróciłem się do papieża, który słuchał kazania z bocznej kaplicy i powtórzyłem z mocą słowa Geusza. Odwagi Janie Pawle II, odwagi wy kardynałowie, biskupi i ludu Boży i do pracy, bo ja jestem z wami, mówi Pan.
Mój duch będzie z wami. I po spojrzeniach widziałem, że słowo to wypełniło to, co obiecuje. Daje odwagę. Choć Jan Paweł II był chyba ostatnim człowiekiem na świecie, którego trzeba by zachęcać do odwagi. A więc odwagi, bracia, nie zniechęcajmy się. Pan pragnie nas pocieszyć. Jesteście umiłowani w Jego sercu, ważni dla Niego. On widzi każdy wasz trud, każdą chwilę zmęczenia. Nie bójcie się, On potrzebuje waszych rąk, waszego serca, ażeby Jego Duch mógł czynić wielkie dzieła w Kościele właśnie tu naszym także. Dziękuję.